edycja turnieju. Widzę radość na twarzach dziecka, czyli wypala to. Wypala, jak najbardziej, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypala, co roku jest coś nowego. Proszę się przywitać, oto nasz wilk, nasz lobos, który jeszcze nie ma imienia, ale niedługo będzie miał, będziemy ogłaszać konkurs na imię dla naszego wilka, który dzisiaj się oficjalnie pojawił. Pojawił i zagości na boiskach, by cieszyć dzieciaki. Co roku staramy się urozmaicać nasze turnieje. Lobos Cup w tym roku jest już czwarty raz. I mimo pandemii, stosując się do ograniczeń, jak najbardziej wypala. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dzieciaki są zadowolone. Staramy się, żeby tej rywalizacji, zdrowej rywalizacji było jak najwięcej. Także jest super, naprawdę. I ile Akademia skupia młodzieży w tej chwili? W tym momencie skupia około 160 zawodników. I to z czterech miejscowości? Tak, to jest w miejscowości to Kodeń, Leśna Podlaska, Wisznice i Biała Podlaska. Tam też mamy oddział przedszkolny, który ruszył też w tym sezonie, także to też jakaś tam nowość, także rozwijamy się, wszystko gra. Jaki przedział wiekowy młodzież, bo to są dzieciaczki widać? Przed chwilą skończyły grać nasze skrzaty, czyli tak naprawdę tu były dzieciaki już od czwartego roku życia grające, a najstarsze nasze dzieciaki to są Orlicy, czyli 2010 rocznik. Już w tym momencie 11-latkowie. Współpracujecie z innymi akademiami, bo później ta młodzież, jak u Was kończy wiek, to przechodzi dalej? Jak orientujecie się, jak to wygląda? Niestety nie mogę tutaj zdradzić dużych szczegółów, ale tak, jesteśmy na etapie rozmów odnośnie dalszej współpracy. Przede wszystkim jesteśmy w porozumieniu z lokalnymi klubami, chociażby Tytan Wisznice, tak, w Wiśnicach. Tutaj mamy porozumienie, że my szkolimy do któregoś roku życia, a dalsze szkolenie już przekazane jest Tytanowi na przykład, tak? Także tutaj staramy się podchodzić indywidualnie do każdej gminy, która gości naszą akademię, ale dalsze prace, już takie dalekosiężne, długofalowe, są w toku właśnie realizacji. Także tutaj też nie mogę jeszcze wszystkiego powiedzieć. Ta piękna oprawa, piękny turniej to również przede wszystkim sukces współpracy z rodzicami. Widzę tu, rodzice bardzo się angażują. Nawet poczęstunek jest wspaniały, przygotowany dla młodzieży. Tak, jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z rodzicami. Rodzice są otwarci na współpracę. Są pomocni, życzliwi, chętni także do rozwoju jako rodzic kibic. Także wszystko idzie tutaj w bardzo dobrej współpracy, więc tak, jak najbardziej rodzice są zaangażowani. Nie ma tutaj zwycięzców jako takich, tu przede wszystkim liczy się udział, jak to w idei olimpijskiej. Tak, w naszych turniejach wewnętrznych, Lobos Cup, najważniejsze jest to, by dzieciaki rywalizowały na swoim poziomie. Przed chwilą mieliśmy podział na trzy boiska i każde boisko to był inny poziom rozgrywek, tak? Od poziomu C do poziomu A. Nie mówimy tutaj o najlepszym, najsłabszym poziomie. Najważniejsze jest to, by dziecko we własnym tempie mogło się rozwijać na boisku i po prostu cieszyło się z gry. To jest dla nas najważniejsze. Więc tak, nasze wewnętrzne turnieje nie są tutaj, nie prowadzimy tabeli. Przede wszystkim dziękujemy wójtom wszystkich gmin, które z nami współpracują. Jest to wójt gminy Kodeń, wójt gminy Wisznice, gminy Leśna Podlaska, tak, dyrekcja szkoły tutaj w Leśnej Podlaskiej. Wszystkie te osoby są naprawdę ogromnymi darczyńcami dla nas, chociażby że wójt Skodnia czy z Wisznic przywiózł dzieciaki tu na turniej, tak? Rodzice nie mogą być na trybunach, więc załatwili autokar, dzieciaki są, bawią się razem z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wszystkie moje podziękowania są do takich małych nawet osób, które nie są widoczne, o nich się nie mówi, chociażby dzisiejsza sytuacja z panem z Żabki Sterebelskiej w Białej Podlaskiej. Pan nas ratował kubkami termicznymi chociażby do kawy i herbaty, dzięki czemu nasz poczęstunek jest trochę na wyższym levelu, także serdeczne nawet takim małym osobom, przedsiębiorstwom, które z nami współpracują. Naprawdę jesteśmy wdzięczni. Serio, dzięki.